Mam słowo dla Kościoła, słowo też dla mnie. To, o czym mówiła Agatka na koniec, to słowo będzie nawiązywać do tego. W poniedziałek byłam jeszcze tutaj na usłudze z prorokiem. Wierzę, że każdy z nas coś wziął od niego, prawda? Wzięliście te rzeczy. I we wtorek rano wstałam ze słowem perseverance, czyli wytrwałość. Okej, pomyślałam sobie, wytrwałość. Napisałam to na naszej grupie wstawienników. Następnego dnia wstałam z tym samym słowem, ale non-stop mi się to przewijało. Weszłam później na nasz czat w pracy. Dziewczyna ze świata napisała coś takiego. Pokora i wytrwałość. Zdejmowałam spodenki, które dopiero co kupiłam, byłam po biegu. Keep on running. I zrozumiałam, że wielu z nas przyjęło coś od proroka. W potężnej atmosferze, która była nakręcana po to, żebyśmy przyjęli. Były światła, było prawdziwe namaszczenie, było podbijanie emocji, żebyśmy przyjęli. Ale teraz wytrwałości nam trzeba. O co chodzi z wytrwałością? Wytrwałość to nie jest cierpliwość. Bardzo często mylnie tłumaczone są te słowa w Biblii i zamieniane jedno na drugie. Ale cierpliwość to jest stanie w miejscu i opieranie się na wałowi nacisku, który na nas napiera. A wytrwałość jest aktywna. Wytrwałość idzie do przodu. I wytrwałość wcale nie jest trudna. Zrozumiałam to w momencie, kiedy byłam w Korei. Wytrwałość nie jest trudna, bo wytrwałość polega na tym, że jak wszedłeś w to objawienie, które chwyciłeś tam na tej konferencji, objawienie siebie gdzieś dalej, objawienie siebie gdzieś szerzej, tak? Tak, ty musisz teraz patrzeć w tą stronę, zacząć sobie wyobrażać to, zacząć o tym myśleć, zacząć obracać tym wszystkim, zacząć tym wszystkim obracać. To jest po prostu bardzo łatwe. Łatwo jest wejść w tą rzeczywistość, tylko trzeba nie tracić skupienia. Trzeba nie tracić skupienia. Nie można sobie pozwolić na coś takiego, że okej, było, przeżyłem coś takiego niesamowitego, a teraz odkładam to na półkę. Zobaczymy, co się stanie. Nic się nie stanie. Zostanie ci wszystko wykradzione, ponieważ potrzebujemy tego perseverance. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego dostałam to słowo po angielsku. Ponieważ jest taki czas, present continuous. Teraźniejszy, kontynuowany, trwający. Musimy codziennie być wytrwali, wytrwali w wierze. To, o czym mówiła teraz Gosia przecież, to jest to. Chcę wam coś przeczytać, bo w ogóle jest to słowo. Czy Jezus znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie? Czy wypełnienie tej obietnicy, którą dostałeś, spotka się z twoim środowiskiem wytrwałej wiary, kiedy ono właśnie będzie chciało wejść w tą rzeczywistość? Czy spotka twoją wiarę? Bo inaczej nie przyjdzie. Inaczej nic się nie stanie. Nic się nie stanie. Wytrwałości wam bowiem potrzeba, abyście wypełniwszy wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Powinniście bowiem rozumieć, że każda próba waszego zaufania do Boga ma tylko jeden cel. Umocnienie was w wytrwałości, ponieważ to właśnie wytrwałość prowadzi do dojrzałego życia. To znaczy takiego, w którym w pełni odzwierciedlamy Chrystusa, w niczym nie wykazując braków. To wytrwałość w wierze prowadzi nas do życia bez braków. Wytrwałość w wierze. Amen.